wyjazd, przygotowanie bardzo zbliża nauczyciela do ucznia i vice versa. Dużo takich umiejętności, można powiedzieć, takich miękkich, te współpracy, nauki takiego kompromisu, pójścia na kompromis, ale też rozwijania własnych zainteresowań. No, często osoby, które oczywiście interesują się tą historią najnowszą, no, okazuje się, że wiedziały mniej i teraz jeszcze bardziej rozwinąć, a potem zarażają pasją pozostałe. Cześć, jesteśmy reprezentacją województwa polskiego. Jestem Kamil. Jestem Radek. Sebastian. I tak się składa, jesteśmy także zwycięzcami trzeciej edycji Olimpiady Solidarności. I zachęcamy Was do wzięcia udziału w tym konkursie. Jest to wspaniała przygoda i zachęcam wszystkich nauczycieli do tego, by spróbowali. Uczniowie potrafią zrobić rzeczy wspaniałe, tylko trzeba im dać tę możliwość. Naprawdę zachęcam. Zachęcam Cię, weź udział w Olimpiadzie Solidarności, bo warto. Czekają na Was indeksy, stypendia naukowe, publikacje IPN.